Znajdujemy się pod Tauro Areną, tuż po półmaratonie królewskim w Krakowie. Chłopaki testowali zegarki Garmin Forerunner, wykorzystując najnowsze funkcje. Jak sprawdziła się funkcja Pace Pro i czy pomogła Ci w uzyskaniu celu? Tak, udało się rekord życiowy pobić. Celowałem poniżej 1,45, to też się udało z zapasem 30 sekund. Na całej trasie co kilometr zegarek skupiał się na tym, żeby czasami mnie temperować, czasami żeby mnie przyspieszyć, więc jak najbardziej do tego sygnalizacja wibracją, to bardzo przydatna funkcja. Jakby nie patrzeć, przygotowania z zegarkiem i rekord z ubiegłego roku poprawiony o prawie 10 minut, więc pytasz, czy polecam? Tak, trenujcie z tym, funkcja bardzo ciekawa. Możecie ustawić też każdy kilometr pod siebie, wiecie, że biegniecie z górki, zmieniacie każdy kilometr szybciej, wolniej, robicie swoje po prostu, tak? Zapytam jeszcze, jak u kolegi sprawdziła się ta funkcja Pace Pro, czy też udało się pobić życiówkę, no i przede wszystkim, czy zegarek nadawał tempo? Tak, u mnie założeniem było pobicie godziny 40, czyli od samego początku bieg równym tempem, około 4,40-4,42 na kilometr. Zegarek bardzo pomógł, udało się w miarę równym tempem cały bieg przebiec. Końcówka, wiadomo, troszeczkę szybciej. Patrzyłem cały czas na zegarek, patrzyłem na tętno, to też mi pomogło, bo gdzieś tam jak to tętno szybowało wysoko, delikatnie zwalniałem, dawałem sobie ten zapas 2-3 sekundowy. I naprawdę ta funkcja Pace Pro jest super i polecam na takie długie biegi i na bieg z założeniami konkretnymi, żeby pobić jakieś swoje życiówki. U mnie się to udało, też zapas około 40 sekund, czekam na oficjalne wyniki, ale 1,39 jest. Nasi biegacze biegli dzisiaj bez paska tętna na klatce piersiowej. Postanowili sprawdzić, jak działa pomiar tętna w nadgarstku, w zegarkach. No i jak to się sprawdziło? Czy faktycznie zerkałeś na zegarek, patrzyłeś na tętno? Tak, tak. No, niestety przy tak długim dystansie trzeba pilnować tego tętna, żeby się nie przegrzać na początku, nie podpalić. U mnie z minusem, plusem jest jeszcze tatuaż, który utrudnia troszkę pobieranie tego tętna z nadgarstka, ale przez cały dystans, całe 27 km nie było przerwy, więc cały czas pod tętnem było w porządku. Zobaczymy jeszcze, jak u kolegi sprawdziło się tętno, odczyt tętna z nadgarstka. Czy masz jakieś porównanie, czy wcześniej biegałeś z innym zegarkiem, z pomiarem tętna Garmina, czy może wykorzystywałeś zewnętrzne czujniki? Biegałem z innym zegarkiem, z konkurencją można powiedzieć, i często bywało tak, że jednak ten zegarek gubił tętno albo był, no skakało to tętno. Tutaj cały czas tętno było w miarę równe. Od samego początku patrzyłem na to tętno, bo to jednak ważne jest, żeby na początku no nie przesadzić. Udało się, można powiedzieć, chociaż wiadomo, na początku adrenalina, trochę stresu, tętno zawsze jest wyższe, ale jestem zadowolony, bardzo fajnie. Super, ja dzisiaj z Feniksem siódemką również startowałam piątkę, chłopaki z najnowszymi Forerunnerami. Myślę, że każdemu z nas zegarki dzisiaj ułatwiły pracę na biegu. Polecamy.